Ja w radio któregoś razu, przez przypadek, reportażu o tym, na jakiej zasadzie wywożono do Katynia. Dlaczego pozbawiliście możliwości kształcenia młodzieży pilotażu dronów tak zwanych, czyli bezzałogowych statków powietrznych? My wodno-samoloty robimy to samo. Zabawa polega na tym, że próbują złapać wszystkich za gardło. Wylano dziecko z kąpielą. Ja teraz dalej. A to już przepis ten jest ustalony? Od 1 stycznia działa. My? My dzisiaj będziemy próbowali ująć to wszystko, co trzeba ująć, co do tej pory udało się zebrać. A najważniejszą rzeczą są wątpliwości dotyczące obowiązującego od 1 stycznia prawa dotyczącego bezzałogowych statków powietrznych. I to jest chyba całe te ważne wydarzenie, które należałoby przynajmniej uruchomić do dyskusji w środowisku. W Polsce ludzie przyzwyczaili się, że władza nakazała, i to tak ma być, i nikt nie dyskutuje. Mało tego, nikt nie czyta tego obowiązu obowiązującego prawa. Zazwyczaj, mało kto w każdym razie. Opieramy się na opiniach kolegów, ktoś coś powiedział, ktoś coś tam wykombinował, komuś coś się wydarzyło. Nie o to w całej zabawie chodzi. Warto jest czasami przeczytać to prawo, zobaczyć, jak ono działa. Od dwóch lat, może więc, od czasu wejścia tego prawa, trwa cały czas nagonka, na zdawanie egzaminów, na szkolenia na, na drony, na gonka, na inne rzeczy, na, na tego typu historie, żeby być zgodnie z prawem. Przeczytałem ja tą ustawę w zakresie bezzałogowych statków powietrznych. Nigdzie w ustawie nie znalazłem nazwy dron. A zatem mówimy o dwóch różnych sprawach: o bezzałogowym statku powietrznym, który jest zawarty w ustawie, czy o dronach. Jak sobie wpisałem w, w... W internecie poszczególne hasła, co to jest bezzałogowy statek powietrzny, co to jest dron, co to jest załogowy statek powietrzny, do którego będziemy finalnie zmierzali. Okay. Otóż okazuje się, że to prawo dotyczy bezzałogowych statków powietrznych. A co, kto to jest załogan? No jest to jakaś żywa postać, jakaś żywa postać która y, stanowi załogę danego urządzenia latającego mnie tknęło bardzo mocno jedna historia mianowicie nie wyłączono z ustawy nigdzie w sprawa wykonawczego nie wyłączono modelarstwa modeli zdalnie sterowanych latających samolotów bezzałogowy statek powietrzny to tak jak sobie czytamy tutaj w internecie to jest taka fajna definicja Którą się, e, którą się posługujemy, tak naprawdę najłatwiej nam sięgnąć do oczywiście do internetu, i sobie wpisałem c, y, hasło. Dron, definicja prawna, i wyczytuję. Zgodnie z artykułem 2, punkt 1 prawa lotniczego, statkiem powietrznym jest urządzenie zdolne do unoszenia się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie powietrza odbitego od podłoża. Dla tych, którzy często latają, nie wiedzą o co chodzi, odbite od podłoża to na przykład poduszkowce. Okay. Ale już taki ekranoplan już chyba nie jest czymś takim. Na przykład yy, balon, sterowiec jest to z aerostat, nie aerodyna, bo te wszystkie urządzenia są aerodynami, czyli urządzeniami, które są cięższe od powietrza i latają dzięki wytworzeniu siły nośnej. Czyli na przykład śmigłowce, koptery wytwarzają siłę nośną na skutek wirującego wirnika, który jest, działa na zasadzie identycznej jak, jak skrzydło. No i, i to tak, tak wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o poduszkowce, no te akurat są wyeliminowane z tego wszystkiego. Znajduje również na stronie e, przekierowanie do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który zajmuje się ewidencjonowaniem tych wszystkich ludzi, którzy chcą, piloto którzy chcą pilotować, bo nie, musimy, że, nie mówimy o tym, że oni muszą, że oni mają zdolności do pilotażu czegoś takiego. To to zupełnie nie o to chodzi. I teraz, tak, jak mój kolega mówi, to ja teraz się zarejestruję, to ja będę pilotem. Drona popularnie, czyli według ustawy bezzałogowego statku powietrznego. Okazuje się, że ten egzamin oczywiście zdał. Zwrócił się do mnie, słuchaj, czy ty mi pomożesz, żeby zdać? Okazuje się, że ten egzamin. Zdajemy do skutku, do poru, nieważne kto go zdaje, bo przecież nie ma żadnej weryfikacji poza podaniem informacji, takiej jak numer telefonu, czy tam dane kontaktowe, czyli dane, dane osobowe jakieś takie czy inne. No i teraz tak, ty na przykład możesz zdać za mnie ten egzamin, bo podajesz moje dane. No to, raczej pan, to raczej pan za mnie. Możemy tak, <laughs> możemy inaczej, możemy komisję sobie stworzyć, i co, co kto więcej powie. Czyli to tak naprawdę nie daje nic. I... No tak. A w sumie tylko to daje, że, jest... że jesteśmy zaewidencjonowani, że mamy chęć. Ale jak sobie popatrzymy, zwróciło moją uwagę. Odpowiadamy prawnie. A mało tego, odpowiadamy prawnie, jeżeli cokolwiek się wydarzy. No ale odpowiedzialność prawna i była, i jest. Bo działał kodeks karny, działał kodeks cywilny, więc tutaj nie ma, nie, ma, nie unikniemy odpowiedzialności, jeżeli to będzie sensowne. Co zwróciło, Na co zwróciło moją uwagę i co? Otóż słuchałem w radio któregoś razu przez przypadek reportażu o tym, na jakiej zasadzie wywożono do Katynia, o tym, na jakiej zasadzie wywożono do Oświęcimia okupanci Polski. Okazuje się, że mieli gotowe, przygotowane listy przez włodarzy Polski. No. Przedwojennych jeszcze mieli ewidencję Żydów oni mieli ewidencję inteligencji i dlatego ich tak niszczyli, katowali, bo mieli gotowe listy przywiezione. Czy to będzie Rosjanin, czy to będzie Niemiec, czy to będzie Bóg wie, jaki kosmita. Chodzi o to, że on ma przygotowane materiały. A jak przyglądamy się na włamania do baz danych, to okazuje się, że te nasze dane wcale nie są takie bezpieczne. Ani w bankach, ani w urzędach, ani nigdzie. To jest cała wielka wojna internetowa. I to zwróciło moją uwagę na to, po co tak naprawdę jest prowadzona ta ewidencja, czyli potencjalne zagrożenie dla kogoś tam jest zawidencjonowane, szukamy w gotowym miejscu. Ale jest inna jeszcze ważna sprawa, mianowicie zadałem. Parę tygodni temu było spotkanie tutaj w naszej miejscowości z obecnym wiceministrem edukacji narodowej, byłym ministrem edukacji, z panem Piątkowskim. No i zadałem mu takie pytanie. Ja materiały oczywiście Wam przekażę. Nagrane, bo nagrywałem to. Mhm. Więc zadałem pytanie, dlaczego Ministerstwo Edukacji dopuściło do uniemożliwienia kształcenia dzieci w umiejętności pilotażu zdalnie sterowanych urządzeń latających? Jak to? Dlaczego? Otóż okazuje się, że jak wejdziemy na stronę Urzędu Lotnictwa Cywilnego, to może dokonać czynności rejestracji osoba, która posiada zdolność prawną. Czyli 18-latek. 14-latek w tej chwili, jak się okazuje. 14-latek. Ze zgodą rodziców, pewnie. Być może tego nie studiowałem, bo to jest mało istotne dla mnie. Powiem tyle. Ja, wy, mnie się uda, udało wykształcić kilku ludzi. Właściwie nie tyle wykształcić, co naprowadzić na, na, na ciekawe tryby, że tak powiem, kształcenia dalszego okay. młodych ludzi, którzy zaczynali mając 9 lat. Oni mieli predyspozycje, oni mieli chęć i oni dzisiaj są magistrami lotnictwa i kosmonautyki na przykład, inżynierami robiącymi w tej chwili magisterkę gdzieś tam mechaniczne jakieś i to im dało modelarstwo. Czyli to modelarstwo jest tą podstawą rozwoju dalszego. To będą na pewno fachowcy. Tak, Michał. Zgadza się, na pewno modelarnia, ta modelarnia, <coughs> ogólnie modelarstwo, które zapoczątkowałem w wieku dziewięciu lat. Przyczyniło się już do napisania pracy inżynierskiej związanej właśnie z modelarstwem zainstalowanym. A to, że napisałeś tą pracę, tak, to powiedz mi, czy, czy jeszcze odczuwasz, że modelarstwo pomaga tobie właśnie y, mechanicznie rozwijać się, tak? I pod względu konstruowania czegoś projektowania? Jak tobie ono w życiu po prostu pomaga. O, no, Dokładnie, jak pomaga. Mhm. Y, modelarstwo pomaga chociażby i w najprostszych czynnościach, gdzie zdolności manualne są potrzebne, typu, nie wiem, naprawić drzwi, e, zawiasy tam podbić, tutaj coś dobić, e, jakieś formy stworzyć do e, swojej konstrukcji. No modelarstwo w każdej dziedzinie praktycznie przydaje się. Czyli, jeżeli ci chłopcy, jak oni trafili do mnie jako dziewięciolatkowie, trafiliby dzisiaj, to ja bym powiedział, chłopie, będę cię mógł szkolić, ale nielegalnie. Dlaczego ja mam być przestępcą? Dlaczego ten dzieciak ma być przestępcą lub jego rodzic, który sprawuje opiekę prawną, kiedy modelarstwo wystarczy wyłączyć z tego całego z całego tego prawa modelarstwo, sport i rekreacje. Tak naprawdę. No tak, ale ktoś powie, że w sumie może pan szkolić, tak tylko nie możecie latać. Co to za szkolenie? Czyli co? Nie rozumiem. Ugotowałeś zupę, ale już ugotowałeś zupę, ale zjeść już nie możesz, co? O, dobry przykład. No takie proste, nie? Mhm. Idziesz do krawca, on ci sfastrygował elegancki garnitur, tylko tyle, że go nie założysz na wesele, bo on nie jest doszyty. Chodzi o to, że ci młodzi ludzie posiadają, to są rodzynki w cieście. Bo tak naprawdę mało chce się uczyć, ale gdy się pojawia człowiek, który chce się uczyć, a ja jako osoba y, umiejąca nauczyć daną osobę, nie mogę tego legalnie czynić, no to, sorry, coś jest niehalo. Coś jest w prawie niehalo. Tutaj wspólnie żeśmy dyskutowali, doszliśmy do wniosku, że ponieważ mamy prawo o bezzałogowych statkach powietrznych, które zmusza do zaliczenia, do zaewidencjonowania, do, y, zmusza do tego, żeby, żeby się zarejestrować, zaliczyć ten egzamin i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No okej, okay, ja nie jestem przeciwny, pod warunkiem, że to będą robili ludzie, którzy na przykład policjant, straża, gdzieś tam straż graniczna, wojsko, Będą y, zdawali egzaminy, bo oni, z, fotografowie jacyś, którzy, którzy zarabiają na tym kasę, którzy robią komercyjne działalności. Mhm. Ja się z tym zgadzam. Natomiast nie zgadzam się z faktem, że ja chcąc wyjść na swoje pole, y, na swoim, po swoim niebie polatać i, i, oni, i nie mogę, bo ja y, odrywając urządzenie, rzucając ręki urządzenie, które ma masę większą, jak dzisiaj napisane 250 gram, to ja na swoim polu nie mogę go oblatać, nie naruszając prawa. Obowiązującego. Nie rzecz w tym, że ja tego nie zrobię, bo ja pójdę i tak to zrobię, to zrobię nielegalnie. Bo ja chcę i nikt mi nic nie zrobi w temacie. Musią, muszą mnie za rękę złapać, tylko nie w tym sprawa. Chodzi o to, żeby ci młodzi ludzie, którzy trafiają, załóżmy, do edukacji, czy ci, którzy chcą faktycznie to robić, nie ukrywają się z tym. Otwarcie to robią, nie są żadnymi wrogami narodu, tak jak mieliśmy przy okazji obserwować yy, na Siemianówce, gdy zadzwoniliśmy do Straży Granicznej, a Straż Graniczna odpowiada, nie latacie, bo od wczoraj jest zakaz latania. To tak jakbyśmy byli szpiegami narodowymi. Ja, ja nie rozumiem mhm. tego po prostu. To w mojej starej głowie się nie mieści. A, yy, przepraszam, przerwę ogólną yy. i wrócimy w sumie do tego, to co, o czym Pan powiedział o, o tym... W wywożeniu e, do tych e, ludzi, do tych e, obozów. Do Katynia, do obozów, tak. Tak, tak. że oni mieli, że ci, y, tak, mi, oni mieli y, gotowe listy. Tak, ludzi. Tak. I to mnie tak w sumie zaciekawiło, bo teraz, y, a propos tej w sumie wojny na, na Ukrainie, co się dzieje, no to ta, tam obecnie Ukraińcy y, mocno walczą właśnie tymi dronami i że oni to, że tak powiem, y, tą technologię wykorzystują, tak? Tak. I to, to jest. To jest Ciekawe powiązanie to, co pan powiedział, U, ale bo jakby. Użyłeś słowa dron. Popularnego, dron, popularnej, dron cokolwiek, nie, nie, tak? popularnej nazwy dron, bo to się przyjęło jeden krótki wyraz, który określa wszystko, co lata tak naprawdę. Ludzie rozum, rozumieją to tak. Dron to jest ten yy, wielwiernikowiec. Czyli kopter. Fachowo nazywając, jest to wielowiernikowe urządzenie. Nie ma to jest wykorzystywane. Pan Piątkowski w rozmowie tutaj. Najpierw nawiązał do Ukrainy, nawiązał do innych rzeczy, takich, gdzie tam wojna toczy się. Wytłumacz mi, czy jak ja będę szedł walczyć, jak ja będę chciał uczynić jakiekolwiek niezgodne z prawem działania, to ja się komuś pochwalę? Przecież nie. Ja to zrobię i nikt nawet nie będzie o tym wiedział. Natomiast my chcemy normalnie, uczciwie, legalnie, bez zrzeszania się w jakichś klubach, w których podrożały stawki kilkaset procent. Tak jak w AeroKlubie, na przykład z 40 zł do 200 zł wzrosła składka członkowska za rok czasu. No, ja bardzo przepraszam, nie o to chodzi. A poza tym jest jeszcze jedna rzecz, co wspomniałem panu ministrowi. Okazuje się, że, że w Polsce różne formy, że tak powiem, działalności są możliwe, i ja nigdzie się nie muszę zrzeszać żeby móc cokolwiek robić, okazuje się, że on mnie też wskazał, że może kluby, może stowarzyszenia, może fundacje gra muzyka, nie ma tematu. A ja chcę być wolnym człowiekiem, nie zrzeszam się, nie kombinuję, krzywdy nie robię i chcę mieć legalne prawo do tego, żebym wziął swój modelik, polatał, krzywdy nikomu nie robię. Oczywiście trzeba to sprawdzić od strony prawnej. Sprawdziłem. Okazuje się, mamy w ustawie bezzałogowe statki powietrzne w, na, uż, na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego napisa, napisane jak było rejestracja e, pilotów dronów. Zaraz, ustawa mówi o pilotach bezzałogowych statkach powietrznych, a oni piszą o dronach. Jednocześnie mówią, jednocześnie odpowiadają mi na moje pytania, które postawiłem na piśmie e, prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Odpowiada mi, że, że oni nie są od interpretowania tego. Ja to mam na piśmie. то задает питание «Кто?». Kto ma interpretować. Kto ma to zinterpretować? Ja wiem kto. Ale odpowiedzieli panu kto? Nie. nie. Odsyłają mnie cały czas do zapisów w, w zapisach w prawie. Okazuje się, że w prawie jest mowa o bezzałogowych statkach powietrznych, a z kolei na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest owszem mowa o bezzałogowych, ale to jest mowa o dronach. Rejestracja pilotów dronów. No to pytam się: pilotów bezzałogowych statków powietrznych czy, dron. czy, czy, czy dronów? O, i na przykład tu są jakieś kary dla dronów. No zaraz, chwila. Jeżeli mówimy o dronach, no to pokażcie mi w ustawie słowo dron. No tak. Jako pierwsze, każdy przeciętny adwokat jest w stanie wybronić. Przecież, przecież nie ma takiego zapisu w prawie. W ustawie jako takiej, czyli w dokumencie podstawowym. Jest jeszcze jedna ciekawostka. W 20, jak wyczytałem z wytycznych Komisji Europejskiej, w 28 roku będziemy musieli. Mieć stałą łączność z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, czyli oprócz aparatury, oprócz urządzenia do latania, musimy mieć również stałą łączność telefoniczną. Nikt nie, nie podaje, jeżeli ja na przykład będę gdzieś w miejscu, w którym nie będzie żadnej łączności, to ja mam się połączyć, mieć kontrolę nad tym, co się dzieje, bo jak zostanie zamknięta w danym momencie strefa, to ja muszę lądować. Latając z zasięgu wzroku, to tak naprawdę widzę, czy stanowię zagrożenie. A dalej, potworzono w mojej ocenie, Człowieka, który mieszka na wsi, jest tak, zrobiła się za dyma gdzieś tam w Warszawie czy w dużych aglomeracjach, bo ludzie rzeczywiście przestali z tym lataniem i ja się wcale nie dziwię, że próbują to złapać w cugle, ale tu mnie na wiosce tak naprawdę nic się nie dzieje. Mówią, że będą mi dostarczać medykamenty do mnie do domu, tu opisują w internecie, będą mi pocztę przysyłać jakąś tam korespondencję przy pomocy dronów i tak dalej. Nikt nie mówi, czy ja mam lądowisko i czy ja będę chciał mieć to lądowisko. Bo ja muszę mieć lądowisko. O, muszę jest mi potrzebne. Mnie nie jest ono potrzebne. Do mnie przychodzi listonosz i ja wcale nie chcę się aż tak daleko rozwijać. Dalej, modelarstwo RC to jest zupełnie coś innego. To jest coś takiego, co no, można z tego zrobić oczywiście urządzenie do wojowania. Można zrobić różne dziwne rzeczy. Ale powiem tak. Noż w kuchni też jest narzędziem, tylko gospodarczym, a można z niego zrobić narzędzie zabójstwa, prawda? Jakby nie kombinował. Auto podobnie, ono służy do bardzo zacnych celów, ale też można zostać bandytą dzięki samochodu, tak? No bo, no bo tak to wygląda, chodzi o to, że my nie, nie stawiają na edukację, na rozsądek, na, na normalność, tylko stawiają na presję, agresję i zamordyzm. No nie może tak być. Nie może tak być. Znaczy, tak jest, natomiast trudno się z czymś takim zgodzić. Bez walki. Trudno. trudno. Ja osobiście się nie godzę i uważam, że nie będzie mnie pierwszy lepszy urzędas y, tarmosił za gardło, dlatego że ja akurat y, mam wolnościowe poglądy. Mhm. No to, to nie o to chodzi. Dlaczego młodzi ludzie uciekają stąd i, i, i nie wracają? Warto zadać to pytanie publicznie. Dlaczego ci piloci, którzy uciekają, jeszcze lepiej. Sięgnęliśmy po prawo lotnicze, które jest we Francji, które poprosiliśmy również o inne kraje. No mamy z Francji w tej chwili y, odpowiedź taką. Niemniej wskazanie, które, do którego żeśmy doszli, wydaje się być bardzo sensowne. Otóż tak, w rozmowach wynikło, że mamy prawo dla bezzałogowych statków powietrznych. Ale nie mamy dla załogowych. A zatem... Jeżeli wyposażymy nasze modele RC w załogantów, no to nie mamy na to prawa. To czym może być załoga? To może być taka fi mała figurka? Na nie, żadna figurka. A jak obronisz to przed sądem? Nie będzie to figurka, to musi być żywe, żywy załogant. Żywy załogant. Pokażę, zaprezentuję, bo obiecałem, że w filmie tym pokażemy. Otóż tak wygląda kabina dla załoganta. Proszę no to, bardzo, no o, masa, masa tej kabiny, akurat to, no będzie ich więcej, może będą różne rozmiary, mm -hmm. i to jest kabina załogi RC, modelu RC. Nie chcę, oczywiście drony to są te, jak tu definicja wskazuje to są urządzenia, zapisy w internecie, na przykład, że są, że drony to są urządzenia, które służą do celów bojowych, gospodarczych, jakichś takich rzeczywiście, gdzie, gdzie, gdzie trzeba to robić no może porządkowych czy innych. Ja się z tym zgadzam, ja na, na temat tego nie chcę dyskutować. Powiem tak, wymyśliliśmy na skutek analizy tego, co tu się dzieje. Kabinę dla załogantów: to łącznie z załogantem będzie ważyło niecały gram. Wobec tego do każdego modelu RC da się zainstalować załogę. A załoganta, ja proponuję, najłatwiej to zdobyć mrówkę na polu, każdym gdzie się lata, bo mrówka. Robal, najlepiej ja proponuję karaluchy spożywcze, po czym w przeciwieństwie do tego, że chcą ludzie zjadać to, to my zrobimy, jak prezydent amerykański indyki uwalnia na święto dziękczynienia, czynienia, to będziecie mogli wszyscy uwolnić po każdym, po każdym zakończonym locie karalucha czy Robala, wypuścić go do przestrzeni. Lot załogowy się odbył, natomiast, natomiast wyście prawa nie naruszyli, bo nie znajdujemy nigdzie. Jak szukałem, gdy wpisałem do internetu, Definicję bardzo fajną, a mianowicie, wpiszmy w tej chwili: załogowy statek powietrzny. Definicja. Co to jest? Tak jest. Definicja. Proszę bardzo. Na pewno wielu teraz się śmieje przed monitorami, jednakże. Y Jednakże sobie sami sprawdźmy, tak? Dokładnie, Spra do, tak, można wpisać. U mnie to jest napisane. Zapisałem: załogowy statek powietrzny, definicja. I wyskakuje mi w Wikipedii: bezzałogowy statek powietrzny. A załogowy? No nie ma. Ale okej. Okay. Nie ma, po prostu nie ma. Czy dron to statek powietrzny? Takie pytania tu się podobne, pytania padają. Co to statek powietrzny? Jakie są rodzaje statków powietrznych? Wszystko to fajnie, dobrze, bo człowiek się dużo może nauczyć. Ale nie widzę tu biblioteka nauki, bezzałogowe statki powietrzne. Ale ja pytałem o załogowe. Okej. Okay. Jak to ma się do? Załogę. No więc przeanalizujmy, jak wygląda załoga. Otóż w kosmos jako pierwsi załoganci poleciały psy, jak Małka, wiemy, małpa, chyba, małpa chyba tam leciała. Nie pamiętam dokładnie, bo to dawno na ten temat się uczyłem, ale to były, to byli załoganci, żywi załoganci, ale nie byli to ludzie. Okej. Okay. Prawda? Czyli okay. jak wsadzimy mrówkę, czyli żywe stworzenie, do kabiny załogowej, to ona nawet ma dziurki do oddychania, żeby nie było. O, i o sobie, o. Ładujemy do tego urządzenia, zamykamy, żeby nam póki zdąży uciec, prawda? Możemy robaka na przykład wykopać. Zamiast iść na ryby, to wrzucamy sobie małego robaczka do tego, no będzie ważył może koło grama wtedy. I wsadzamy do kabiny, do samolotu. Zabezpieczamy, żeby środek ciężkości, ten jednogramowy, nie zmienił nam masy. I okazuje się, że model RC o masie do 25 kg może sobie latać. No dobra, no to teraz... I, jeszcze, I jeszcze jedno. Mhm. Nigdy nikt nie zlikwidował modelarstwa latającego RC. Mhm. Nie ma takiego czegoś. Dalej są modele zdalnie sterowane RC. Nadal tego nikt nie zlikwidował, a zatem ja się buntuję, bo ja cały czas uprawiałem modelarstwo RC. Ja nigdy nie bawiłem się w zawodowe żadne rzeczy, ja nie zarabiałem pieniędzy na lataniu. Ja nie walczyłem na froncie. Ja tu potrzebuję spokojnie edukować młodych ludzi, nauczyć pilotażu, bo być może oni będą właśnie tymi, tymi, tymi ważnymi ludźmi, którzy potem będą nam bronili kraju, będą nam boże całej Europy, tak jak Ukraińcy w tej chwili to robią. To jest bardzo ważne. No to ciekawe rzeczy. Na pewno teraz się postypią jakieś tak. różne komentarze i uruchomi się. Dyskusja wrzawa, taka. No, ciekawe, ciekawe, ciekawe jak wy się wypowiecie, nie? Wypowiadajcie się, komentujcie, udostępniajcie i róbmy z tego e, ciekawą dyskusję, tak? Tak, bo przede wszystkim tak, jeżeli takie prawo jest, jeśli ja się mylę co do tego, że załogowy statek powietrzny to nie jest bezzałogowy statek powietrzny, czyli, czyli ta definicja się gdzieś tu pojawi, tu w odpowiedziach do mnie, bo Urząd Lotnictwa Cywilnego nie odpowiedział mi na takie rzeczy. Zresztą pomysł na temat, żeby zmienić bezzałogowe nasze modele RC, bezzałogo, załogo, bezzałogowe modele RC popularnie w tej chwili przyjęło się, nazwano je, z urzędu, nazwano je bezzałogowymi statkami powietrznymi. Mhm. Ja uważam, że to są nadal modele RC wykorzystywane do celach edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych, tylko i wyłącznie, tu się nic specjalnie nie zmieniło. Mhm. Ja nie jestem przeciwny, żeby nie latać nad miastami, żeby nie latać nad zgromadzeniami, co też bardzo fajnie jest to ujęte na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, co to jest zgromadzenie, bo też błędne interpretacje są na ten temat, mianowicie no bo ludzie są to nie można latać. No nieprawda. Nieprawda, bo Urząd Lotnictwa Cywilnego jednoznacznie określa, definiuje, co to jest takiego zgromadzenie i ono podaje, że to są, to są miejsca zgromadzeń ludzi, gdzie ludzie nie mają możliwości przemieszczania się, czyli ucieczki. Po prostu, nie mogą uciekać. Wyobraźmy sobie, siedzi, siedzi jest jakiś występ, ustawiane są krzesła i ci ludzie nie mogą uciekać. Albo zbity jeden do jednego. To logika wskazuje, nie lataj tam. Tu nie potrzeba żadnych dyrektyw, tu rozsądek powinien działać. Powinno się uczyć modelarzy, pilotów, czy to będą drony, czy to będą BSP, czy to będą modele, nie ma znaczenia. Powinno się uczyć rozsądku, rozwagi, nie nakazów. Tak. Nie głupoty. Jak się przyglądam, jak pojawiały się przyglądałem się, jak pojawiały się zabezpieczenia na, na zawodach modelarskich, one się powolutku rozwijały, ale im większe szybkości, im większe zagrożenia, im więcej ludzi zaczynało przeglądać na oczy, że, że to może spowodować jakieś zagrożenie, tym więcej zabezpieczeń się pojawiało, mhm. tym lepsza organizacja. W sumie dobrze, tak? Tak, no, dość, dość prawidłowy, naturalny rozwój. Oczywiście, mhm. im szybciej przewidzisz coś, jakieś zdarzenie, które może się zdarzyć, no to tym lepiej, bo jesteś w stanie zapobiegać. Mhm. Na przykład ubezpieczenia, które są nieobowiązkowe, zgodnie z ustawą, bo ono jest nieobowiązkowe modelarskie ubezpieczenie a proszę bardzo, jest wielki problem no bo nie na niektórych zawodach nie dopuszczają bez ubezpieczenia. Tylko nie zdają sobie sprawy, że ubezpieczyciel, ci piloci, nie zdają się sprawy z tego, że ubezpieczyciel zawsze będzie szukał sposobu na to, gdzie zostało naruszone prawo. I niech się jeden, jedno miejsce, drobiazdek znajdzie, że zostało niezgodnie z zasadami coś zrobione i już nie masz podstawy do wypłaty odszkodowań. I tak z własnej kieszeni bulisz. No to Tak to tak. działa. No, ja, ja tu nie powalczysz, bo to takie jest zrobione. Każdy stara się zarobić pieniądze. Tak jak na przykład te kluby, stowarzyszenia, pięciokrotnie wzrost yy, składek członkowskich. Pan wiceminister powiedział, że trzeba się zrzeszać. A ja chcę być wolnym człowiekiem. Otóż okazuje się, że grupy nieformalne mają taki sam status prawny, jak wszystkie zrzeszenia, stowarzyszenia, fundacje. Tak to jest traktowane przez yy, Europę. Tak to wygląda w prawo. No cóż jeszcze tutaj ciekawe, co jeszcze warto by powiedzieć, to sobie potem oczywiście y, będziecie cieli, nie? Y, następne, ta, te dyrektywy unijne warto by też y, przestudiować je, bo one dotyczą zabawek, tam chodzi o jakąś tam y, energię, którą się wytwarza. Mhm. Tu po prostu działa zdrowy, powinien działać zdrowy rozsądek. Tak, a jak ktoś... Sobie... Ktoś, jeszcze, jeszcze, jeszcze jedno, czy latawiec to, to bezzałogowy statek powietrzny? No tak powyżej według tego prawa powyżej 250 gram tak bo wytwarza siłę nośną z powierzchni mhm. wszystko i jest mowa do 100 metrów tam czy do 120 metrów w zapisach możesz tylko latać ja przepraszam jako dzieciak miałem często po 600 700 metrów linki latało się i nie było żadnego problemu fakt nie było tylu samolotów mhm. Mieliśmy problem z wysokim napięciem, poszatkowane całe pola i przestrzenie. Mieliśmy problemy z jakimiś innymi przeszkodami naturalnymi. Poza tym, te wszystkie, jeszcze jedna ważna rzecz, te wszystkie urządzenia, które mają służyć wojsku, komercji, e, weźmy dostawy leków, jakieś tam dostawy poczty, czy inne pomysły, które są w tej chwili realizowane, Polska jest z przodu w tych rzeczach rzekomo. Tak przynajmniej piszą tutaj, że, że Polska jest na samym czele w Europie. No fajnie, elegancko, tylko tyle, że te urządzenia muszą mieć zdolność poznawania przeszkód. Bo przecież bociany nie mają transponderów. Kruki nie mają transponderów. A przecież to są ogromne ptaki. Mhm. One latają tam, gdzie chcą i nie ma dla nich żadnego prawa. I to trzeba zrozumieć. Nie można wypuścić urządzenia, które jest komercyjne, takie, siakie czy inne, jeżeli, jeżeli nie ma zabezpieczeń yy, kontrolnych, żeby ominąć dowolne przeszkody, żeby nie spowodować kolizji. Ale te droższe już mają po prostu. A do, to chodzi o samą zasadę. Chodzi o samą zasadę. Czy one mają, czy nie mają, no to już mniejsza o to. Tylko powiem tyle. No i to, co zostało zrobione, okazuje się, to trwało. Nasze konsultacje fantastycznie, były, nie ma sprawy. Były w Polsce konsultacje, tylko one chyba niczego nie, zna, nie do niczego nie doprowadziły, bo skoro nie można młodzieży, która nie ma ukończonych 14 lat, uczyć mhm. pilotażu takich rzeczy praktycznie. No to przepraszam bardzo, podcina się gałąź, na której się siedzi. Nie będzie modelarzy, nie będzie pilotów. Trzeba będzie mnóstwo środków poświęcić, bo ci młodzi ludzie mają pewną cechę. Im się chce. Mhm. Oni mają parcie w tą stronę. Wykorzystuje się w edukacji właśnie te rzeczy, że on chce. Nie nauczysz kogoś, kto nie chce się nauczyć. Nie ma takiej opcji. Nie trzeba nam dużo tych pilotów. Tak a jak, a... właśnie młodych ludzi, że tak powiem, właśnie w takim wieku nie wiem, podstawowym, no to. Najszybciej jest, że tak powiem, zapalić do taki fajny pasji i oni po prostu chcą, się palą, się wyrywają, tak ich to rajcuje po tak, prostu, dokładnie. Ta, oni zaimponują kolegom, koleżankom i tak dalej. Trzeba uczyć tych młodych ludzi rozsądku, żeby nie robili głupich rzeczy po prostu. Żeby patrzyli na bezpieczeństwo, żeby patrzyli na to, co potrzeba i zamiast skierować się w stronę edukacji, no to tutaj edukację wyrzucono, bo kiedyś to były i spółdzielnie, i harcówki, i kluby, i modelarnie specjalne. Dzisiaj, no to sami robicie materiały o modelarniach, widzicie co się dzieje, no nie ma nic. jest masakra, nie ma nic. Nie ma nic. Młodzi, starzy nie mają gdzie. Jak ktoś prywatny stać go na to, żeby własne mieć, to on to, on to ma. No, z modelarstwo sprowadzono do poziomu łódek, bo to w tej chwili tak to wygląda w zapisach prawnych są to tylko łódki i samochody. Okay. A modele lotnicze zostały wyrzucone. I tutaj jedno pytanie: A czy minister edukacji wyrzucił modelarstwo lotnicze z zapisów sportów uprawianych? Nie, bo to sprawdziłem. Okazuje się, że to jest niespójne prawo. No. Czyli tu możesz, a tu nie możesz. I co teraz, jak to? Po... <grym> a no to pan, pan, pan minister, na szczęście przyznał się uczciwie, że on nie wie na ten temat nic, no i chwała mu za to, że się potrafi przyznać. I pan się to zorientuje. To jest moja specjalność. Ja nie jestem ani pilotem, ani oblotarnym. Ale nie ale mowa nie o pilotach, tylko nie potrafi obsługiwać tych bezzałogowych spraw. I nie mamy takich pilotów. No dobra. Taka prawda. A my kombinujemy z tymi załogowymi stytkami powietrznymi? A my, powiem tyle, ja uzbroję swoje wszystkie modele RC, którymi, z których korzystam, w kabinę załogową. Będę łowił sobie mrówki, które później będę wypuszczał, żeby mi ktoś nie zarzucił, że się znęcam nad zwierzętami. Mrówka skrzydeł nie ma, przynajmniej to taka robotnica albo robak, nigdy w życiu nie, nie dozna latania, no chyba, że ja mu zafunduję lot za darmo nawet, nie? Po czym go wypuszczę? Ja będę humanitarny. No na chwilę wykorzystam tylko, żeby zabezpieczyć własne, własne zgody. Powiem tyle. Jeżeli ktoś znajdzie i prześle do mnie na moją osobistą pocztę, bardzo proszę, podstawę prawną, że załogowe to jest to samo, co bezzałogowe, to ja poproszę. Ja chętnie się douczę. Ja nie uzurpuję sobie prawa do tego, że ja coś wiem, ja po prostu odkrywam to. Bo zetknąłem się z czymś, co przez całe moje długie. a ja dzisiaj już mam prawie siedemdziesiątkę. Ja przez całe długie życie nie zetknąłem się z taką durnotą. Za komuny były licencje, były zezwolenia na aparatury, jakieś inne rzeczy. Mm -hmm. To było wszystko. Trzeba było badania, ale ja nie takie przeprawy mam ze sobą. Jak mnie urząd oskarża o to, że ja nuszam, naruszam prawo, po czym... <ścoughs> no właśnie, aparatury. Ja kiedyś miałem takie, no. zdarze miałem takie zdarzenie, były licencje na model modelarskie, jak jeszcze było 27 megaherca. Mhm. No, i potem się pojawiły stacje bazowe, bazowe i przenośne Sibiradia. I Państwowa Agencja Radiowa oskarżyła mnie o to, że ja nielegalnie posługuję się Sibiradiem. A ja w zezwoleniu wydanym przez tą samą Państwową Agencję Radiową mhm. miałem zapis stacjonarne i mobilne. Te same urządzenia, bo można było przełożyć do auta, mhm. można było zamontować do anteny, którą mam podpiętą. Sąsiad tutaj doniósł na mnie, że, że my tu zakłócamy, bo miał kiepskie anteny u siebie, po prostu w, w odbiorniku telewizyjnym, i on słyszał, o czym my gadamy. No to już jest jego problem, nie mój. Przyjechali, jest bazowa stacja, oskarżyli mnie o to, że ja naruszyłem prawo. No to wtedy sąd oczywiście uniewinnił mnie, no bo ja poprosiłem o wyłączenie e, miejscowości, konkretnie Czarna Białost wyłączenie, o wskazanie, kiedy wyłączono Czarną Białostocką z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. I wtedy ja się zgadzam z werdyktem wskazującym mnie, bo póki co działam na, na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. To samo co tutaj. Skoro jest prawo, skoro jest prawo które mówi o bezzałogowych, to jak mu zainstaluję załogę nie ludzką załogę, ale załogę, no. no to wtedy nie podlega pod prawo załogowych bezzałogowych statkach powietrznych. Sorry, wery. No tak. No dobra, no to zobaczymy, co, co przyniesie. Ja czas. powiem tyle. Mnie to bardzo <laughs> ciekawi i ja, 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 ja będę testować. Potulni mają tak, milczeć, płakać i płacić. I dobra. cierpieć. A ci, którzy próbują grzebać i walczyć o własne prawa... A ja cierpieć. Też, tylko inaczej, tylko inaczej. Ale po no. swojemu. Jak patrzę na Urząd Lotnictwa Cywilnego, z jednej strony mówi, że nie jest to od interpretacji prawa, i pisze mi tutaj, jak woł, rejestracja pilotów dronów. No kurczę, kategorie otwarte rozszerzają dalej następne, no ja to sobie czytam, bo powiem tyle. Ja egzaminu jeszcze nie zdawałem. Ja jeszcze się nie rejestrowałem. Ale też jest zapisane, że ja muszę być, jeżeli pilotuję, model załóżmy. To ja muszę być rozszyfrowywalny, tak? Bo teraz tak. Od, y, trzeba jak mi ci, co przeszli te szkolenia, mówią, że ja muszę się zarejestrować, y, zgłosić lot i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. To jak to zrobić? Pytam się, jak to zrobić? No odpalasz drony radar i się zgłaszasz tam tego. No zaraz. Ja drony radar mam w telefonie zainstalowany. Ja z niego korzystam. Ja patrzę, czy nie naruszam jakiegoś prawa w którymś momencie. Jest aktualna mapa, ja ją sobie sprawdzam. Jeżeli jestem w strefie, wyświetla mi się zielona kropka. Są wskazania dokładne, co ja mogę, czego ja nie mogę. Ja z tego po prostu korzystam. Moje samoloty są oznakowane licencjami aeroklubu, bo mam starą licencję aeroklubu, składki niepopłacone, ale numer mam nadany i to jest mój jeden, jedyny numer. Okay. Samoloty są oznakowane, a zatem są rozszyfrowywalne. Pójdźmy dalej po temacie. Ja jestem zaewidencjonowany. zaewidencjonowany. Ponieważ byłem członkiem Maroklubu Polskiego, póki opłacałem składki, ale jestem w ewidencjach, ja jestem do rozszyfrowania, czyli ja tak naprawdę spełniam wymogi ustawy. Okay. Nie widzę tu żadnych przeszkód. To tak jak z furmanką. Jedziesz furmanką, co musisz mieć w furmance? Tabliczkę znamionową wskazującą właściciela, że jak narozrabiasz danym pojazdem, no to. Odpowiadasz za to, tak? Właściciel od odpowiada. Jeżeli ja swoim samolotem zrobię komuś kuku, krzywdę czy coś innego, to ja za to odpowiadam. O tym stanowi kodeks karny i kodeks cywilny. Mhm. I tu nie trzeba żadnych kombinacji alpejskich. Okej, okay. a co w przypadku załóżmy, ja nigdzie nie, nie jestem ani w żadnym aeroklubie. Jeżeli na przykład. No, nie, zaraz. zaraz jeżeli, jeżeli będziesz załogowym, no to dzisiaj to prawo, na, w mojej ocenie, to prawo ciebie nie dotyczy. Ale powinieneś ze względu na właśnie potencjalne roszczenia, odszkodowania. Samochodzikiem to samo możesz zrobić. Wyrwie ci się samochodzik, przywali w inny samochód, pobije szybę i jak to? Na sprawcy powinien być umieszczony to imię, nazwisko, podajesz adres kontaktowy, telefon, inne takie rzeczy. To zrobi człowiek uczciwy. A nieuczciwy tego i tak nie zrobi. Mhm. Tego i tak nie zrobi, bo on wie, że on narusza prawo, on nie chce nic z tej głowy zawracać, on się chwilę chce pobawić i potem uciekać nawet jak rozrabia. Ja akurat my, 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 mamy akurat Fabianem ubezpieczenie na, na takie wypadki, jakbyśmy mhm. czy w kogoś wjechali, czy uszkodzili jakieś mienie jakimkolwiek modelem, mhm. no to jesteśmy yy, ubezpieczeni. Macie ubezpieczenie. Tak, mam. Pod, specjalne... pod warunkiem, że nie naruszycie zapisów warunków umowy ubezpieczeniowej, nie naruszycie kodeksu karnego, nie, nauszy, nie naruszycie kodeksu cywilnego i zachowacie wszystkie warunki, yy, spełniliście wszystkie warunki, żeby nie doprowadzić do czegoś takiego. Rozumiesz, o co chodzi. Oni się uczą, oni są przez nas szkoleni prawidłowo, jak się zachować, żeby nikomu krzywdy nie zrobić, żeby to było bezpieczne, żeby to nie wybuchło, żeby nikt nie poparzył się, nikt sobie palców nie poobcinał. Tego się trzeba po prostu nauczyć. I modelarstwo jest właśnie czymś takim, gdzie jeden drugiego pilnuje na swój sposób. Jak wyjdziesz na lotnisko, a ktoś coś wyprawia nie w porządku, yy, weźmy sobie tutaj u nas, te obok lotnisko, to od razu się zwraca uwagę. No tak. Bo jak zrobił coś, to i tak, i tak już się stało. Natomiast w momencie, kiedy coś robi, to od razu ostrzegasz. Nie można. Na przykład tutaj na lotnisku taka Ola, bardzo sympatyczna dziewczynka, nie wiem ile ona, 8-9 lat, zasuwa kopterami, zasuwa samolotami, lata, o. że głowa mała. Dzieciak. Ale teraz robi to nielegalnie. A no to jest kolejne pytanie. Nie znalazłem w zapisach. Jak ma wystartować zawodnik z Ukrainy u nas? Nie jest członkiem Unii. Nie może zdać tego egzaminu w mojej ocenie. Nikt mi nie potrafi odpowiedzieć. Okay. Przyjeżdżają z Anglii na przykład do nas na zawody. No. Przyjeżdża gdzieś ktoś, no to Anglia jest poza Unią Europejską w tej chwili. Tak. No jak on ma wystartować? Chyba nielegalnie tylko. Jak przyjedzie do mnie towarzysko, wychodzimy sobie, chcemy wyjść na lotnisko, tu tam siam. No to y, jakieś pole, nie, bo wychodzimy sobie na pole chcemy sobie polatać, na przykład modelem. Nikt nie lata poza zasięgiem wzroku, wszystko to blisko się dzieje. Mamy to pod kontrolą. Zdarzały nam się takie sytuacje, że wyjeżdżaliśmy parę lat temu, wyjeżdżaliśmy na przykład na piękny kawał asfaltu. Burmistrz nam tutaj zafundował piękną ścieżkę, długą pewnie star. Pas rezerwowy przy wiosce Zdroje. Tu się taka wioska jest, długi pas asfaltowy. Nasi ci najlepsi się między innymi ćwiczyli tam na tym pasie startowym. Leci, patrzę któregoś razu, lotnia, yy, pomachali ręką, ja patrzę, aha, to koleżka. No i on obleciał, zobaczył, siada na tym asfalcie. Fajne spotkanie, jeden drugiemu nie przeszkadza. No. Razem samochody jeżdżą, rowery. Nikt nie powoduje żadnego zagrożenia, bo to są ludzie generalnie po prostu rozsądni. Mhm. Myślący, zastanawiający się, co się za chwilę zdarzy. Okay. A wracając do tego, bo to te prawo jest, że tak powiem, nałożone na wszystkie kraje Unii Europejskiej. Tak, Jak to jest w innych krajach. Słyszałem, że w innych krajach. Że tak powiem, to prawo jest ciut łagodniejsze, że w Polsce no, Takie mieliśmy informacje, ale nie mogę tego potwierdzić w tej chwili, bo to jest Francji na przykład. Mhm. E, najpierw była informacja, że to jest te 700 gram, tam u nich niby miało być, ale u nas też przedtem było tak samo. E, a teraz no, podobno kolega ten, który tam ma modelarza we Francji. No to mówisz tam też tak samo ostro, rygorystycznie poprawiają. Czekamy jeszcze na chor z Chorwacji, jak tam wygląda ta sprawa. Prosiłem, żeby z Czech sprowadzono mi informacje na ten temat. Różnica polega na tym, że to prawo lotnicze, te prawo OBSP reguluje w ten sposób, że jak jesteś zrzeszony w klubie, wówczas wszystko reguluje dany klub, bo to jest zapisane. Czyli musisz się zrzeszyć, musisz zapłacić składki. Jeżeli klub, z kolei, to klub ma wtedy problem, bo musi prawdopodobnie regulaminy zatwierdzić. One muszą być zgodne z prawem tym pozostałym, takim czy innym. Tylko tu nie o to chodzi. Kto ma siłę i możliwości, ten idzie i to robi. Mhm. Mamy kilka innych rezerwowych miejsc fajnych. Mamy w tej chwili bardzo fajny pomysł na kolejną pieruńsko-fajną zabawę. Właśnie dzięki modelom, nie tylko powiązane coś. No, może i ci nawet pokażę, a no to, może i nie. No to zaraz może w kuluarach sobie Ale rozmawiamy. to w kuluarach pogadamy, pokażę, no jest rewelacja. E, zabawa emocjonalna, bawią się dzieci, bawią się kobiety, bawią się młodzi, starzy i, mhm. i jest to, to, o to chodzi właśnie. Mhm. Bo po to to robimy, żeby po pierwsze się bawić, po drugie z całą pewnością wszyscy modelarze chcieliby się pokazać. Bo jesteśmy na swój sposób aktorami wszyscy. No tak, a... Lubimy być chwaleni. No wszyscy lubią no tak, być chwaleni. No. no taka jest zasada. No I dlatego uważam, że to co się dzieje to z tym prawem lotniczym to jest źle. Ja osobiście wyłączyłbym modelarstwo jako takie RC, bo tu chodzi o model w ogóle modelarstwo jako mm -hmm. takie. Modelarstwo rekreacji, i sport, no takie rzeczy.